Zami mu się śpiła. No to chodź, nie wiem. Nie.
Wtedy rzekł Bóg: niech stanie się światłość. I stała się światłość. Bóg widział, że światłość jest dobra. Oddzielił ją od ciemności i nazwał Bóg światłość dniem, a ciemność nazwał nocą. I tak upłynął wieczór i poranek, dzień pierwszy. W ciągu poszczególnych dni Pan Bóg stworzył świat. Szóstego dnia Bóg rzekł: niech ziemia wyda istoty żywe, różnego rodzaju, bydło, zwierzęta pełzające i dzikie zwierzęta według ich rodzajów. I stało się tak. Bóg uczynił różne rodzaje dzikich zwierząt, bydło i wszelkie zwierzęta pełzające po ziemi. I widział Bóg, że były dobre, a wreszcie rzekł Bóg: uczyńmy człowieka na nasz obraz, podobnego nam, niech panuje nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym, nad bydłem, nad ziemią i nad wszelkimi zwierzętami pełzającymi po ziemi. Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz. Na obraz Boży go stworzył. Stworzył mężczyznę i niewiastę. Po czym Pan Bóg im błogosławił, mówiąc do nich: bądźcie płodne i rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię, czynili ją sobie poddaną, abyście panowali nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym, nad wszelkimi zwierzętami pełzającymi po ziemi. A Bóg widział, że wszystko, co uczynił, było bardzo dobre. Siódmego dnia Pan Bóg odpoczął. Pan Bóg wziął zatem człowieka i umieścił go w ogrodzie Eden, aby uprawiał go i doglądał. Dał człowiekowi taki rozkaz: z wszelkiego drzewa tego ogrodu może spożywać według upodobania, ale z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci jeść, bo gdy z niego spożyjesz, niechybnie umrzesz. Ja nie tylko Ewę kuszę. Oddaj mi dobra, jesteś piękna, jesteś młoda. Słodycz widać jak na głowie. Chodź proszę do jabłoni. Ja bym rozkosz się zmatować. Proszę, proszę o serduszko jabłuszka. Przez żołądek do serduszka. Kusić, 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 kusić. Pychać jak wąż udusi. Ty chcesz znowu słuchać Boga? Nie jest to wolności droga. Weź to jako, będę szczery. To jest droga do kariery. Do nas, kto nie stoi do pokory. Wąż ma rację. Owoc świeży. Dla dorosłych, dla młodzieży. Nic nam przecież się nie stanie. Chodźcie, chodźcie, panie. Każda skusić może męża. Cwane są wskazówki męża. Co nam jakieś tam zakazy? Owoc piękny i bez skazy. Słuchaj, słuchaj mnie, Adamie. Słodycz jabłka dziś dostaniesz. A wraz z jabłkiem mądrość wchłoniesz. Zobacz, co zawdzięczasz żonie. W sumie, czemu nie skosztować? Zakaz? To są tylko słowa. Kiedy Ewa mnie namawia, to by jej się przeciwstawia. Bóg zakazał? A to śmieszne, gdy owoce tak ponerne. Ewa dobre ma pomysły. Tracę zmysły, tracę zmysły. Będę mądry, będę wielki. Dla mnie będzie owoc wszelki. A wtedy otworzyły się obojgu oczy i poznali, że są nacy. Spletli więc gałązki figowe i zrobili sobie przepaski. Gdy zaś mężczyzna i jego żona usłyszeli kroki Pana Boga, przechadzającego się po ogrodzie, w porze, kiedy był powiew wiatru, skryli się przed Panem Bogiem wśród drzew ogrodu. Pan Bóg zawołał na mężczyznę i zapytał go: gdzie jesteś? Usłyszałem twój głos w ogrodzie. Zobaczyłem, że jestem nagi i ukryłem się. Któż ci powiedział, że jesteś nagi? Czy może zjadłeś z drzewa, którego ci zakazałem jeść?
Kobieta, którą postawiłeś przy mnie, dała mi ten owoc i zjadłem. Wtedy Pan Bóg rzekł do niewiasty, dlaczego to uczyniłaś? Cóż więc lud i zjadłam? Wtedy Pan Bóg rzekł do węża, ponieważ to uczyniłeś, bądź przeklęty wśród wszystkich zwierząt domowych i polnych. Na brzuchu będziesz się ciągał i prąd będziesz jadł po wszystkie dni twego istnienia. Wprowadza nieprzyjaźń pomiędzy potomstwo twoje, a potomstwo jej. Ono zmiażdży ci głowę, ty zmiażdżysz mu piętę. Dlatego Pan Bóg wypędził Adama i Ewę z ogrodu Eden, aby uprawiali tę ziemię, z której zostali wzięci. Wygnawszy zaś człowieka, Pan Bóg postawił przed ogrodem Eden cherubów z połyskującymi ostrymi mieczami, aby strzegli drogi do drzewa życia. Ludzie to, Adam i Ewa, bracia to, Kain i Abel, bo to kto z nieba ulewa, pyta to jest wieża Babel. Co to ma to? Ogień i siarka, a prawość to Noe i Arka. Ludzie to, Adam i Ewa, bracia to, Kain i Abel, bo to kto z nieba ulewa, pyta to jest wieża Babel. Co to ma to? Ogień i siarka, a prawość to Noe i Arka. Ludzie to, Adam i Ewa, bracia to, Kain i Abel, bo to kto z nieba ulewa, pyta to jest wieża Babel. Sodoma to, ogień i siarka, a prawość to Noe i Arka. W szóstym miesiącu posłał Bóg anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do dziewicy poszubionej mężowi imieniem Józef z rodu Dawida, a dziewicy było na imię Maryja. Bądź pozdrowiona, Pani Łaski. Pan z Tobą, jedź się, Maryjo, znalazłaś Bogiem Matkę Boga. Oto poczniesz, co rodzisz syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie on wielki, będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da mu tron jego praojca Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a panowanie jego nie będzie końca. Jakże się to stanie, skoro jest na męża? Duch Święty stąpi na ciebie i moc Najwyższego osłoni cię. Dlatego też Święty, który się narodzi, będzie nazwany Synem Bożym. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twojego. Mąż jej, Józef, był człowiekiem sprawiedliwym i nie chciał narazić jej na zniesławienie. Zamierzał oddalić ją potajemnie. Gdy powziął tę myśl, oto anioł Pański ukazał mu się we śnie i rzekł: Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, swojej małżonki, ale bowiem z Ducha Świętego jest to, co się w niej poczęło. Porodzi syna, któremu ty nadasz imię Jezus. On bowiem zbawi lud swój pod grzechy. A stało się to wszystko, aby się wypełniły słowa proroka powiedziane od Pana Boga. Oto dziewica pocznie i porodzi syna, któremu nadadzą imię Emanuel. To znaczy Bóg z nami. Zbudziwszy się ze snu Józef, uczynił tak, jak mu polecił anioł Pański. Wziął swoją małżonkę do siebie.
rozkazu Cezara Augusta, cesarza rzymskiego, nakazuje się przeprowadzenie spisu ludności. Każdy mężczyzna ma się udać do miejsca, skąd wywodzi się jego ród. Każdy niech dzisiaj słyszy o Bożym cudzie. Rolnik z Latucha, matka z Latuchy, pisarz z Latuchy, ksiądz, człowiek i robocznicy. Wszyscy usłyszcie. Bóg jest dla was wszystkich. Drogę widzę. Beceję czeka. Bóg do każdego chce przyjść człowieka.
źródłem księga. Chcę prawdę o życiu odnowić w moich księgach. Dziś choć wrok zmęczony widzę znak na niebie, o Boże, gdy z leka rusza do Ciebie. Długie lata patrzę w gwiazdy i znam mapę nieba. Czegoś mi brakuje, czegoś mi potrzeba. O, dziś ujrzałem nową gwiazdę, co na niebie świeci. To jest droga dla nas, dla Bożych dzieci. Uczę się dopiero o gwiazdach, planetach, gdyż wciąż mnie nurtuje ta jedna kometa. Mówią, że za młody na wielkie odkrycia. Ruszam za nią w progu mego życia. Gdzie jest nowonarodzony król żydowski? Ujrzeliśmy jego gwiazdę na wschodzie. Wyruszamy, aby oddać pokłon Panu. I my zgromadzeni, udajmy się z mędrcami przywitać Pana. Mędrcy świata, tutaj nie ma dziś umiaru. Hej, towaru! Hej, towaru!
Chwila! Ezo! Ezo! Zobacz, co się stało! Ile ludzi tu przygnało! Ola Boga, ja pierdzielę! Więcej ludzi niż w kościele! Tu się pięknie zresetujesz. Lecisz, luz poczujesz. Ciągłek postać chce od ciebie. Tu. Tu siłę w niebie. Teraz powiem. Dajcie Kościuszu jako piękne życie. No bo to jest teraz moje, aby spędzać czas w Gospodzie. Tam was nikt nie zapchasza. Dobra dusza, dobra nasza. Po co się zapchać do jakiejś szopki? U nas można rozkosze zaznać. Ona nie ma umiaru. Hej, do baru, do baru. Oto idzie świeża młodzież. Już na was czeka kufel piwa w gospodzie. Co się to nie zresetujesz? Muszę pijesz. Wódka, wina, nie nurkujesz. Idź na baru i stolika. Równa z nas, zjawił jest nasz kliper. Więc się napij, brat, się napij. Wódź i piwa i nie żałuj. A wnet przyjdę ja do ciebie i się wtedy zabawimy. Idź! Idź! Nie dziękuję, nie skorzystam. Gwiazda wzywa, z nieba błyska. Nie ma chętnych do baru. No i w tym barze nie znaleźliśmy Chrystusa. Idziemy dalej szukać Go. Królowie, ruszamy dalej w drogę za gwiazdą. Pójdźmy wszyscy do stajenki, do Jezusa stajenki. Powitajmy Malkiego i Maryję, Maryjego. Powitajmy Malkiego i Maryję. Siedzie rabinie starego zakonu, masz się ustawić do królewskiego tronu. Żydzie, ze mną nie zadzieraj! Królowe Radzie, coś ty dzisiaj taki niewesoły? Czyżby ci zdechły wszystkie fole? Marszałku, do porządku mi tu Żyda! Żydzie, mów, gdzie się narodził Bóg! Ale zaraz, zaraz, ja to mam wszystko zapisane w swojej Biblii.
U nas w gminie bardzo zaszły duże zmiany. Wójt zarządził, wywracały z powrotem beczany. By się ludzie rozdeszały i na nasze emerytury pracowały. Oj, to nie to! O, w naszej wiosce wciąż nie ma chodnika, bo w powiecie bez przerwy projekt znika. Oj, to nie to! Żydzie! Ty nie ściemniaj mi o gminie, tylko powiedz o dziecinie. Dlaczego król Herod od razu nie mówi, że Bóg, czyli Jezus Chrystus? Prorocy pisali, że w Betlejem Judzkim dostąpi wesela, z niego wyjdzie pasterz, król Izraela. Co? Marszałku! Niech wyjdą me wojska i wytną dziecinę, co się urodziła na zgubę moją i mojej rodziny. Moi drodzy rycerze, bierzcie broń i pancerze, na koń siadajcie, do Betlejem zmierzajcie. Wszystkie dziadki do lat dwóch powybijajcie. Mego syna też nie oszczędzajcie. Łaska spali! My młodzianki, dzieci małe, co na Bożą zlecim chwałą, co przez Ciebie z pień wycięty, dziś do Boga w niebo wzięty. Nie wiem, nie wiem. Nie wiem, nie wiem. Nie wiem, nie wiem. Jak świeczkę strzelę, od Boga ze słowa. Pójdę po górę po razach, czy zjadę tych pasek. Siedzę w parku, czy stoją biegam z domem? Nie piję do króla dotarłem. Dzisiaj królu na tym tronie nikt nie zostanie. Koniec rządów w złych Herodzie. Bo rządzenie już nie będzie. Zabawiam się do ciebie! Jedy! Będziemy rządzić teraz. Drodzy królowie, udajemy się dalej za gwiazdą. Na dworze Heroda też nie zarazimy nowonarodzonego. O, kurde. Fabian, co to było to? Wiedziałam, że mam tutaj.
tej chwili rozgrywa się wojna dobra na złe. Drodzy królowie, gwiazda na niebie świeci, drogę do Betlejem, ona wam oświeci. Drodzy królowie, wyjdzie się dalej za gwiazdą, drogę do Betlejem. Gwiazda prowadzi. Ruszamy z drogę do Betlejem. Oddali mu pokłon, a otworzywszy swe dary, ofiarowali mu złoto, kadzidło i mirę. A otrzymawszy we śnie nakaz, żeby nie wracali do Heroda, inną drogą udali się do swojej ojczyzny. Jezus, znasz moje życie. Bywałem daleki, kiedy
by lud wierny czekał Ciebie cały wiek. Jak? Kiedy lud wierny czekał cały wiek. Ja chciałem po swoje życie przeżyć całe, lecz pozostałem gady przyszłą. Ty dajesz życie, lecz źle życie się kończy. Człowiek porozdziela, ty potrafi złączyć. Kiedy wiatr porobisty miota nami wieje, ty spokój przynosisz i dajesz nadzieję. Teraz męczony drogą staję w tej stajence. Staję w tej stajence, za wiarę pragnę złożyć, dar Tobie dar spodzielcie. Nasz dom choć pełen, lecz jakby pusty, gdy brak w nim Ciebie. Gwiazdę nagle ujrzałem na granatowym niebie. Stała się jak drogowskaz, więc ruszyłem w drogę. Jezu, już bez Ciebie nie umiem, nie mogę. Z daleka idę, w sercu niosę bliskich. Żonę, dzieci moje, Ty przyjmiesz wszystkich. Mam królestwo i bogactwa, tak wiele posiadam. Lecz Ty jesteś królem, Tobie pokłon składam. Stłuc i przemierzyłem świat, bo dla przygody zobaczyć chciałem wiele. Przecież jestem młody. Jako król miałem wszystko i żyłem dostatnio. I choć widziałem wiele, ciągle czegoś brakło. Serce młode, ale niespokojne. Walczyłem z pustką w sobie i wygrałem wojnę. Sięgałem wzrokiem wyżej. Gwiazda na rachunek przyszła i wskazała zbawienia kierunek. Dziś mały Jezus, składam pokój przy żłóbku i sianie. Niech Twa miłość na zawsze w moim sercu zostanie. Witaj, Jezu w żłobie. Wszyscy zebrani, kłaniamy się dzisiaj Tobie. Z pokłonem wszyscy oddajmy cześć Jezusowi nowonarodzonemu. Teraz tutaj na scenę zaproszamy księdza proboszcza. Gdzie jest? Wezwawszy potajemnie mędrców, pilnie się wywiadywał od nich,
czas gwiazdę, która im się ukazała. I posyłał mi to Betlejem. Idźcie i wywiadujcie się pilnie o dziecięciu. A gdy znajdziecie, oznajmijcie mi, abym ja przybywszy pokłonił się niemu. Którzy wysłuchawszy króla, odjechali. Oto gwiazdę, którą byli wiedli ze wschodu, szła przed nimi, aż przyszedłszy, stanęła nad miejscem, gdzie było dzieci. Ujrzawszy zaś gwiazdę, uradowali się radością wielką. I wszedłszy do domu, znaleźli dzieci zmarłe, matką jego, i ukazszy, pokłonili się jemu. Otworzywszy skarby swoje, ofiarowali mu dary, złoto, kadzidło i miedź. Otrzymawszy odpowiedź we śnie, aby się nie wracali do Herody, inną drogą powrócili do swej krainy. Oto słowo Pańskie. Nie będzie kazane. Może jednak mądrość wstanie. Mamy trzech królów. Nie powiem. Trzech królów. A czwarty już w jakiej ziemi. Nie będę mówił, że najstarszy król to starzec, ale w młodeszym wieku. Król w sile wieku i młodociany. A jest takie stare powiedzenie, że stary to we wszystko wierzy. Młody we wszystko wątpi. A młodzież wszystko wie. Przynajmniej mi się tak wydaje. Zaśpiewajmy, bo będę uprzejmować. Pogoda nam w tym roku dopisała. Myślę, że...
rok spotkamy się w jeszcze szerszym gronie. Dziękujemy wszystkim Państwu. Dziękujemy wszystkim, którzy przyjechali do tego, że mogliśmy dzisiaj uczestniczyć w orszaku, czyli tych wszystkich, którzy nas pomogli materialnie, wójta, który wziął honorowy patronat nad naszym orszakiem, całej Radzie Gminy bardzo dziękujemy. Pani dyrektor szkoły, bardzo dziękujemy za tak liczne przygotowanie dzieci i tak liczne przybycie pastuszków i aniołów i wszystkim stowarzyszeniu naszemu sołtysowi, który z nami musiał znieść nasze chimery. Naszemu Stefanowi, który zawsze nam tutaj technicznie pomaga. I wszystkim, którzy uczestniczyli w orszaku. Bardzo serdecznie wszystkim dziękujemy i zapraszamy wszystkich do wspólnego kolędowania. Pokażmy, że potrafimy śpiewać i wspólnie kolędować. Mamy jeszcze pana wójta, żeby może dwa słowa coś powiedział do nas. Dziękuję bardzo za oddanie głosu. Chciałbym na początek podziękować również za to wspaniałe wydarzenie o zabawieniu bożonarodzeniowym. Do podziękowań jeszcze dołączył podziękowania dla naszej policji z Żurawicy i dla komendanta, który nas tutaj dziennie wspiera, a oprócz tego jeszcze dba o nasze bezpieczeństwo. I oczywiście wszystkim Państwu dziękujemy za liczne przybycie. To przybycie jest jeszcze większe niż w tamtym roku, więc dziecko, które nazywa się w Mąkowicach Orszak Trzech Króli, które jest mocno rozwinięte. Nadchodzi w rozwinięte, także myślę, że ta tradycja będzie się rozwijać i co roku będzie nas jeszcze więcej. A ponieważ ten wątek dzisiaj bożonarodzeniowy mocno się przewijał wątkiem żydowskim, to taki mi się dowcip przypomniał, kiedy Icek umiera na łożu śmierci, Salcia przy nim siedzi, trzyma go za rękę, on mówi: Salć, czy wtedy jak nasz chleb płonął, to ty byłaś przy mnie? On mówi: tak, Icek, ja byłem przy tobie. Jak nasza restauracja się zawaliła, to ty też byłaś przy mnie. Mój tak, Icek, ja też byłam przy tobie, a dzisiaj ja umieram, ty znowu jesteś przy mnie. Mój tak, Icek, ja jestem przy tobie, mój Salcie. Ja myślę, że ty mi po prostu becha przynosisz. Chciałbym Państwu życzyć, żebyście nie mieli takich ludzi, co przynoszą wam becha. Żeby ten nowy rok, każdy następny dzień przynosił nam tylko szczęście, radość. Niech Pan Jezus, bo jeśli pozostajemy w atmosferze Bożego Narodzenia, błogosławi wam, waszym rodzinom, dobrym zdrowiem, szczęściem, radością, pokojem, miłością. Niech ta miłość przelewa się na wszystkich, których spotkacie po drodze. Szczęść Boże wszystkim. Teraz zapraszamy szkołę do kolędowania.